No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Pokémon Scarlet Eglot. No i dzisiaj ruszamy na przedostatnią już salę, czyli psychiczną, no i zobaczycie jak to wszystko pójdzie. Pamiętajcie oczywiście, żeby strzelić lajka, jakby ci się podobało, pamiętajcie o subskrypcji, a my już zaczynamy. No, tak więc słuchajcie, myślę, że można ruszać. Tak wygląda mój skład. Przynajmniej na chwilę obecną, wydaje się on być całkiem fajny, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy, mam aż 3 Pokémony typu ciemność przygotowane na tą salę, więc liczę, że nie będzie tragedii, no ale zobaczymy, bo to wiecie, że to różnie bywa. Natomiast chciałbym, liczę na to, że jakoś będzie nie tak źle na tej sali. W ogóle zobaczymy, czy kogoś spotkamy znajomego, no nie. Proszę cię, Nemono, nie. Nie. O nie, nie mów, że chcesz ze mną walczyć. O nie. Dobra, od razu powiem, że nie byłem na to gotowym. Od razu powiem, że mi się to absolutnie nie podoba. Od razu powiem, że jestem załamany. Ja sobie przygotowałem bardzo fajny skład tutaj na 7 odznakę. A Nemona po prostu stwierdziła sobie, chodź, stoczymy fajną walkę. Nie no, świetnie. Świetnie. Tego potrzebowałem. No nie, Nemona, proszę cię, tak trochę delikatnie, że tak powiem. No dobra, przynajmniej start nie jest taki zły, jest Lycanroc. Pytanie tylko, kto będzie szybszy. Jeżeli ja będę szybszy, to będzie w miarę dobrze. No tak, skillowa walka, bo mam 6 odznak, przestań już. Dobra, próbujemy z Aqua Jetta. No to nie, to raczej nie da rady. A Water Pulse już lepszym, no i specjalnym. No nie, piaskiem w oczy, proszę cię, Samurot, nie zawieź mnie. Dobra, trafia, perfekcyjnie, bardzo dobrze. No przeżył, no nie wierzę. Dobra, mam cios z Priority, bo jak widać Lycanroc jest szybszy, tylko pytanie, czy trafię przez ten piasek w oczach. O, jeszcze Confuse, fajnie, że wszedł ten dodatkowy efekt. Ale no i tak wolałbym po prostu trafić i mieć go z głowy. Dobra, trafiamy. Świetnie, świetnie, świetnie. Piasek w oczy mi niewiele dał. No i zobaczymy, kogo wystawi Nemona jako kolejnego Pokemona. Paumota. Okej. On ma już też typ, jeżeli dobrze pamiętam, nie tylko elektryczny, ale również wróżkowy. A ja niestety no, nie mam nic. No dobra, mam jednego trującego. Może jest to jakieś wyjście, w sumie jest to jakieś wyjście. O, dobra, próbujemy. Próbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale czuję, że średnio wyjdzie. On i tak użyje na pewno elektrycznego ciosu, nawet nie ma co się zastanawiać nad tym. O, jeszcze Thunder Wave. Ciekawie, ciekawie. Zaczyna się bardzo ciekawie. Dobra, chciałbym go zatoksikować. Mam nadzieję, że się uda. Użyty Spark, a jakżeby inaczej. Dobra, Toxic działam. Ale ten Spark strasznie silny i to mnie niepokoi. Wiecie, Toxic Toxiciem, a mnie jeszcze musiał uderzyć z Venoshocka, ale to nie może być takie proste, co nie? Wątpię. No, zobaczymy. W ogóle niektórym moim Pokémonom już kupiłem, słuchajcie, te minty na zmianę naturki. Powinny być trochę silniejsze, ale no, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, próbuj tego Venoshocka. Wiem, że i tak nie załatwisz go, ale no, może trochę oberwiem. 109, 60, dobra, bierze mi 49 HP, czyli przeżyje kolejny atak. A nie! O Boże, jaki wróżkowy, co ja za głupoty powiedziałem. Dobra, ale głupoty gadam. Ale głupoty gadam, słuchajcie. Dobra, ja już się nic nie odzywam. Jak mogę powiedzieć, przecież on jest walczący, a nie... Okej, okay, dobra, mój błąd. Okej, okay, żyjemy. Dziękuję, Venoshock go załatwim. Straszną głupotę powiedziałem, wiem o tym. Przecież on jest elektryczno walczącym. Jak tak można? I to jest w sumie w tej generacji dopiero powstało takie połączenie typów. Przez 8 generacji tego nie było, a tutaj pojawił się Paumot. O, Sligum. A oprócz tego jeszcze... no ten Hands, jakkolwiek zwie się ten Pokémon z Violet, zawsze mi się mylą. Ojejku, dobra, no trzeba... Trzeba dokonać zmiany Pokémona. Mogę wystawić innego smoka, co może być trochę ryzykowne. O, ale... Mam pomysł.
Mam pomysł, słuchajcie. Zamierzam tego smoczka uśpić. To raz. Mam nadzieję, że nie ma jakiejś abilitki, która sprawia, że nie da się go uśpić. Oprócz uśpienia zamierzam użyć Reflecta, bo ja dobrze wiem, jaki jest jej ostatni Pokémon. To jest oczywiście starter wodny, który ostatnio zabił mi Pokémonem. No i ten Reflect może robić swoje, no ale dobra, na razie uśpienie. W kolejnej rundzie pójdzie sobie słodko spać. Dobra, a teraz co zrobisz? Dragon Pulse, oczywiście. Ale to dużo nie bierze, to jest bardzo dobre. Ja i tak zaraz zmienię Pokémona, więc spokojnie. Ale tak, żeby właśnie potem już nie zmieniać na tamtego. Dawaj, Reflect, tak jest. Wiem, że na te wszystkie jego Water Pulse to w sumie to teraz niewiele daje. Ale tak na przyszłość. Dobra, jest Water Pulse, Dragon Pulse. Najważniejsze, że Umbreon jakoś się trzymam. Reflect działa. A ja teraz zmienię na swojego smoka, chociaż no, pójdzie spać, więc przynajmniej nie walnie mi z Dragon Pulse, tylko żeby się nie obudził za szybko, to jest też ważne. Dobra, zmiana i wchodzisz tym. Kurczę, ma niby tylko 4 Pokémony, a widzicie, jaka jest problematyczna. No to po prostu widać i to strasznie. No ale dobra, śpi. Jedną rundę śpi, to już jest coś, to już się cieszmy. Dobra, teraz muszę przywalić z całych sił. Znaczy powiem tak, mógłbym użyć teraz stylizacji, ale teraz stylizacja zabierze mi typ smoczy, który może mi się bardzo przydać przy okazji wodnych ciosów tego jej wodnego startera, bo wtedy to mało co będą mi robić, więc ja na razie no nie wierzę. Ja nie wierzę w to, ja w to nie wierzę po prostu, ja w to nie wierzę. Jak można mieć takiego nieparta, powiedzcie mi. On jeszcze przeżył. Dobra, pozbywam się mojego smoczego typu. Mam pomysł. Pewnie głupi, ale mam. Użyję Recovera. W tym momencie mój Pokémon będzie Pokémonem czysto roślinnym, ale przynajmniej będzie ten plusik, że nie oberwie super efektywnie z Dragon Pulse'a. Ja się może zdążę podleczyć, no nie wiem, szukam po prostu, wiecie, jakiegokolwiek pomysłu. Dobra, no. Okej, teraz jest znacznie słabsze, ja się muszę podleczyć na tego jej startera niepokojącego. Więc no zobaczymy. Zobaczymy, dawaj jeszcze raz Recover. Flail. Okej. Okay. A Reflect działa w ogóle chyba jeszcze? Chyba jeszcze działa. No tak, ale ma teraz mało HP, więc może być trochę groźniejszym. No dobra, no trzeba w końcu zadać jakiś damage, więc bijemy. Kurde, mocne. Mocne, niestety mocne. No ale no nic, słuchajcie, no nic. Wiem, kto teraz się pojawi. Wiem, jak bardzo mam przechlapanem. Ale no niech się dzieje. Kłakawal. Oczywiście, że on. Oczywiście, że on. Ojejku. I ten Reflect to już chyba przestał dawno działać. Albo teraz przestanie działać. No nie wiem. Tak czy siak mam przerąbane. Działa jeszcze? Nie, to deszcz pada w ogóle. Okej. Jest efekt deszczu. Aha, to wodne ciosy zboostowane. Super. Świetnie. Dobra. Wiem, że to się źle skończy pewnie dla mnie, bo pech to pech, musi być, jak ona mi... No wiem, że to będzie niezbyt efektywne, ale i tak wiecie, w deszczu to może być mocne. Przy okazji teraz stylizacji. To wszystko może strasznie boleć. Jak ja tego Kłakawala nie lubię, jeszcze będzie przyspieszał. No chyba, że użyje, wiecie, pomyśli i użyje ciosu typu fighting. Co? Air Slash, dobrze, to jest specjalne. Naprawdę musiał mnie sfinczować. Powiem tak, Recover to jest jedyne, co może mi uratować tyłek. Nie, nie uratuje mi tyłka. Mój smok, mój wspaniały smok umiera. Tak bardzo mi pomagał na rajdach. Nienawidzę cię, Kłakawal, nienawidzę cię. I hate you. Wiem, że ma Air Slash'a, ale i tak wysyłam Milona, bo on jest jedyną moją nadzieją chyba na tego Pokémona. I ten Giga Drain może być wbrew pozorom całkiem dobry, o ile w ogóle przeżyję.
Na co mam czekać? Co używasz? A, używać będzie... Teraz używa Aquastepa, 200 IQ. Chociaż on jest fizyczny, więc będzie od razu, no, w miarę mocny pewnie. No i jeszcze w deszczu. No i oczywiście speed rośnie. Nie no, Midon... O tak, piękny atak. Piękny atak pomści swojego roślinnego przyjaciela. Dobra, jeszcze raz, tylko tyle muszę zrobić, jeszcze raz trafić. O, wchodzi Air Slash, jak będą flincze, to ja dziękuję za tą grę. Nie, ja nie wierzę w to, ja w to nie wierzę, ja w to po prostu, ja w to nie wierzę. Nie, to jest niemożliwe, ludzie, mam to gdzieś. Co tu się do cholery dzieje? Nie potrafię tego zrozumieć w żaden wytłumaczalny sposób, kompletnie, w żaden. Nie potrafię, dobra. Nawet się zastanawiam nad użyciem Aqua Jetta na niego. Ciosu z Priority. Wiem, że niezbyt efektywnego, ale może wystarczy w tym deszczu. Przecież to są jakieś jaja. Nemona co wchodzi, musi mi zabijać Pokémony i jeszcze mieć jakiegoś po prostu... Nie, no nie, no ja go w życiu nie zabiję. Nie, to nawet nie wchodzi w grę, żebym go Aqua Jettem załatwił. Muszę walnąć z Night Slasha, ale... Dobra, używa Aqua Stepa. Czyli niezbyt efektywnego ciosu, ale... No coś tam robi. Przynajmniej nie sflinczuję. Proszę cię, kryt. Dobra, nie trzeba było kryta. Dziękuję, wygrywamy walkę. Co z tego, skoro strata Pokemona boli? I to bardzo, i to jeszcze tak cennego Pokemona. Oj, nawet nie wiecie, jak mi smutno. Samurot się cieszy, Nemona, nie wiem, podekscytowana, że... Że stało się, co się stało. Nie tak miało być, powiem wam. Nie tak miało być, moi drodzy. O, 3 max potiony. Super nagroda za zabicie jednego z moich lepszych Pokemonów. Świetna, po prostu świetna nagroda, wiesz? No fajnie, wróciliśmy sobie tutaj. Ze śmiercią. No fajnie. Fajnie. No co tu dużo mówić, super. Cieszę się, nie zmienia, jeszcze w złą stronę idę. Coraz więcej tych boksów dodają i człowieku, weź to ogarnij. Gdzie jest nasz, o, tu jest nasz boks martwych Pokemonów, wspaniale. Zapełnia się coraz bardziej. No dobra, ja powiem tak, no mam z dobrych Pokemonów, które wydają się być całkiem dobre. Mam jeszcze z Niszatora, który jest robaczkiem, który też się przyda na tą salę, no ale nie tak miało być. No, no i w sumie Igor byłby w sumie bardzo dobry, nawet na pewno byłby bardzo dobry. Czemu ja go nie wziąłem? Nie wiem, nie pytajcie się, może zamiast Milona. Tylko że on ma teraz niski poziom, kurde. To jest słabe, a nie mam chyba nawet go jak za bardzo, no tak, tak średnio bym powiedział. Średnio na jeża, bo tu chociaż dam wszystko to i tak... Ojejku, nawet nie wbiłem do 40. Super. Świetnie, no najlepiej. Mam jedno Rare Candy, ale może jeszcze się wstrzymam z tym. Tak myślę. Nie pamiętam, na czym dokładnie polegało wyzwanie tej sali. To jest dobre pytanie. A czy tu się po prostu nie walczyło z trenerami? Tak. Tak, bo tu nie będzie jeszcze walki z taką jakby... Trenerką? Znaczy trenerką, nauczycielką ze szkoły. Nie pamiętam dokładnie, ale coś w tym stylu chyba było. Tak mi się wydaje. O nie. O nie, to się dzieje. To się dzieje, naprawdę się dzieje. Dobra, jestem zaniepokojony i to poważnie. No, no witam, tak, słuchajcie, to jest nauczycielka. Od WF-u chyba, jak dobrze pamiętam. Tak. Bo w ogóle jakieś czerwone oczy. No dobra, one były, wiecie, dobrymi koleżankami, jak dobrze pamiętam. Tylko że ta bardziej fizyczne umiejętności, tam ta bardziej psychiczne. Ojej. Dobra, będzie pokazywać nam ruchy. A ja nie mogę się pomylić, bo jak się pomylę, to chyba będą... Będzie walka? Tak, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Okej. Musimy naśladować ruchy Medichama, czy coś w tym stylu. No. Zaczynamy. Dobra, co ja mam robić tak właściwie? Nie pamiętam za bardzo tego.
ogóle wszystko zlagowane jak nie wiem co. Okej. Aha. Okej, czyli muszę klikać odpowiednią buźkę i... A, znowu. Dobra, jejku, muszę patrzeć tam. A miałem jeszcze raz klikać? To mam kilka razy klikać. Czy coś? Chyba tak. No i za każdym razem jest okej, ale nie powinno być, nie wiem, jakiś perfekt. Czy ja mam tak właśnie działać? Nie wiem. Chyba dobrze robię. Może powinienem to przetrzymać? Nie. Przetrzymać to raczej nie. Nie wiem. Chyba dobrze wszystko wygląda. Tak? Nie jestem do końca pewny, powiem wam. Dziwnie się czuję. Chyba. Dobra, przejdźmy do kolejnego. Znowu zdziwienie. Dlaczego ciągle mam to samo? Dlaczego jeszcze nie było uśmiechu? Nie było, nie wiem. W sumie to jestem w kasku, więc u mnie i tak nie widać ekspresji, więc... Można i tak. No dziwne wyzwanie. Tak jak mówię, nie wiem jak długo powinienem to... O, w końcu coś innego. Tak jest. Teraz anger. Tak jest, tacy źli jesteśmy. Krykietun jest u mnie wściekły, widać to po jego wąsie. Niech to się skończy. Ło, źle. Za szybko kliknąłem. A to jest w ogóle śmieszne, że to się przerywa. To tak sprawia, że to jakoś tak, wiecie, strasznie wolne to wszystko się wydaje. Przynajmniej dla mnie. Dobra, koniec tego, no co teraz? Aha, znowu uśmiechnięta buźka. Dobra, nie będę tego jednak klikał 20 razy przy jednym podejściu. Może 4 to max, niech będą. Dobra, jeszcze raz to samo. No sorry, ale nie mam całego dnia, żeby robić to wyzwaniem. Dobra, i co teraz? Okej, mamy to. Nie wiem, mam wrażenie, że chyba zaliczyłem to. Tak mi się wydaje. I teraz walka? A, będę walczyć z jakimś dzieciakiem. Dobra, niech będzie. Emily niejaka. Co tam masz, Emily? Masz Guturite. Dobra, ja mam Kriketuna, więc teoretycznie mam przewagę. Okej. Wykryła, że mam Silver Powder. Okej, dobra. I ma 2 Pokémony. X-Scissor oczywiście zaczynamy. Może jeden dobry atak wystarczy? Oj, wystarczył. Pięknie, prawidłowo. No, możecie expić sobie. Możecie. O, on dostał level upa i dostał Blizzarda. Ojejku. Gdyby się... No wiecie, w sumie ten Aurora Veil na niewiele mi się przydaje, bo nie mam gradu. Więc może wbrew pozorom nie jest to takie głupie, żeby nauczyć się Blizzarda, który jak już trafi, to ma naprawdę niesamowity damage, no. No i kto kolejny? Kirlia. No Kirlia bardziej problematyczna, bo to jest już też Pokémon wróżkowy oczywiście, ale myślę, że Kirlia sama w sobie nie powinna chyba zrobić mi za dużej krzywdy, ale ja może na 2 ciosy za... Okej, na 1 cios załatwiłem, bardzo ładnie, bardzo ładnie. W końcu to mój starter, co nie? Siła jest i moc. Dobra, Emily, niejaka Emily, załatwiona, no i płaczę. No i po co płaczesz? Po co płaczesz? Nie wiem. Czy czekają mnie kolejne wyzwania? Błagam, powiedzcie, że nie. O nie, druga runda. O mój Boże, naprawdę? Naprawdę muszę przeżywać te katusze? Ech. Dobrze. O, w końcu coś innego. Ja obstawiam, że raz wystarczy, że kliknę, a nie muszę 20 razy. Tak myślę. Więc będę po 2, nie no, będę po 2 klikać, żeby było tak mniej więcej. Ale też no bez przesady. Okej. Dobra, możemy przejść dalej. Tak jest. Dobrze, znowu radość. No, radość to mi naprawdę wielka. Tutaj rozpieram. Nie no, oczywiście to jest złość tak naprawdę, jeżeli chodzi o moje uczucia względem tej nauczycielki. Jezu, przestań, ile można? Już mam dość. Nie trzeba więcej.
Fajnie, że teraz wszystko sprawdza, ale no bez przesady. Jeszcze. Co to za dźwięki? To cricket on wydał takie? Możliwe. No, możliwe w sumie. Dobra, koniec? Nie. Żarty sobie ze mnie robicie, co nie? Chyba tak. Ta muzyczka. Nie, to dalej trwa, rozumiecie? To dalej trwa. Już? No. Czy ja robię coś nie tak, że to jest takie długie? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobra, błagam cię, zakończmy to. Dobra, dziękuję, mamy finish, finish, finish. Tak, no, no, like, like, może być. Znowu będę z jakimś żałosnym trenerem walczył? Tak, z jakimś starym chłopem. Dobra, co tam masz, panie Rafael? No, Grampik, o, to ta świnia. I to nie świnia z Afryki. Świnią z Afryki bardziej z leczonk. Dobra, X-Scissor w takim razie. I on ma... Oż ty! A to świnia! A to świnia, ale przywaliłam. Ej, dobra, no tego to się nie spodziewałem, przyznaję. No. O, Sudowoodo uczy się Double Edge'a. Chyba nie skorzystam. Indeedy. Normalnie bym chyba nie zmieniał. No ale w przypadku, w którym wiem, że mój Pokémon jest obity, to może lepiej to po prostu zróbmy. Sucker Punch, Bug Bass. A może zmieńmy na Igora, zobaczymy jak się sprawdzi. Niech też próbuje coś expić, co nie? Zasłużył na to, żeby trochę jednak tego expa spróbować wbić sobie. No i co użyje? Psychika, okej, to może być też mocne. Nie, nie jest złe. Nie jest złe leftovers, ja czuję, że Igor jak dobrze poćwiczy, to jeszcze na tej sali coś pokażę. W sumie aż dziwne, że nie wbijem odpowiedniego poziomu, ale dobra, nieważne. Jest za wolny, jak nawet Indeedy go wyprzedza, co to ma być? Co to ma być? Bug Bass. Przeżył. Skuba na Indeedy. Niestety. Ale okej, okay, ja nie mam niczego z priority. No, no nie mam, nie mam. Niestety nie mam, a przydałoby się. Dobra, raz jeszcze Psychic. Okej, okay, Bug Bass u mnie ponownie. Dobra, działa, działa jak należy. O to chodzi. Dobrze, i jest jeszcze jeden Pokémon, a tym Pokémonem właśnie kto okaże się być? Słuchajcie, słuchajcie, będzie to Medicham. Czy on może mieć Rock Slide'a? Może, nie wiem. Muszę uważać na niego. Tutaj ten deszcz w ogóle to jest masakra jakaś, że pojawia się tak losowo. Dobra, nie, no może Rock Slide'a nie będzie miał, no nie przesadzajmy. Spróbujmy walnąć go z Bug Bass'a. High Jump Kick! Nie trafił, ale fart, to i tak byłby mocny, mam typ lodowy, a on stracił połowę życia, bo nie trafił. W sumie u mnie dużo Pokémonów jest podatnych na ciosy typu Fighting, jeszcze Crit. Igor, jak widać, ty chcesz żyć, ty po prostu chcesz żyć, to się szanuję. Dużo farta, powiem wam, naprawdę dużo, dużo, dużo farta. Natomiast cieszy mnie, że jakoś to wszystko wyszło, więc nie ma tragedii. Wow. Dobra, ale czy ja jeszcze z nią nie będę walczył? O nie. A nie, zaliczyłem. Okej. Okej. Udało się. Dobra, dwie walki, które okazały się wcale nie być takie mega proste. Ale najważniejsze, że zakończyły się powodzeniem. Tak jak mówię, brakuje mi tych candy. Nawet myślę, czy nie zrobić tych paru rajdów, czy po prostu jakiś zwykły trening, żeby... żeby już, wiecie, być przygotowanym na walkę. No wielka niewiadoma. Wielka niewiadoma, jak się za to zabrać, bo w sumie, no tak to poziomy moich Pokémonów są niezłe, no ale akurat robaczki mogłyby być troszeczkę chociaż mocniejsze.
Dobra ludzie, ja już jestem, jak powiedziałem, tak zrobiłem, stwierdzam, że lepiej dmuchać na zimne, jak jest 45 level wymagany, no to taki będę miał, a nie, będę sobie utrudniał życie. Szczególnie, że życie jest już dość trudne, więc nie ma co. Ojejku, dobra, zobaczymy, słuchajcie, trochę się cykam oczywiście tej walki, nie mówię, że nie, bo tak, tak jest. Zaraz po tej odznace czeka nas w sumie walka o kolejną odznakę, ale w ogóle powiem wam, że warto chyba było walczyć z Nemoną. Ponieważ przed walką z nią, przed tym odcinkiem robiłem sporo rajdów i jedyne co mogłem trafić to rajdy. Przede wszystkim jedno, dwu i trzy gwiazdkowe. Czterogwiazdkowe w ogóle się nie zdarzały. A teraz po pokonaniu Nemony dwa rajdy czterogwiazdkowe pod rząd, więc super. Bo to będzie, wiecie, to już wtedy za czterogwiazdkowe mogą lecieć Elki coraz częściej, Expandy. I one są naprawdę dobre. I dają więcej expa i w ogóle super, no już w przyszłości, a w przyszłości jeszcze jakieś XL, o, ale na to sobie jeszcze poczekamy oczywiście, to nie będzie takie szybkie. Ojejku, idzie i ona, idzie i ona. Ona też chyba, jak dobrze pamiętam, pracuje jako modelka. Tak jest, jak widać pensja liderów nie wystarcza, muszą zajmować się wieloma sprawami. Nazywa się Tulip. Dobra. Zobaczymy, zobaczymy, ty psychiczna liderko, jakkolwiek źle to brzmi. Czy jesteś naprawdę taka niebezpieczna? Czas stoczyć pojedynek. Fairy Giraffe, uhuhu, no on jest niebezpieczny, nie mówię, że nie. W ogóle mój cricket mi jakiś przy nim taki malutki się wydaje, ojejku, bardzo malutki. No nic, no nic, słuchajcie, bijemy od razu z X-Scizora, najlepsze co mogę zrobić od razu na starcie. Tak więc lejemy go. One hit kryt. Ej, no powiem ci, zniszcza to, że mnie zaskoczyłeś tym krytem, naprawdę, tak pozytywnie. Bardzo dobrze, Gardevoir, o mój Boże, Gardevoir, czy ona może mieć coś dobrego na mnie? No chyba nie. No może mieć ciosy psychiczne, wróżkowe, one mogą być mocne, ale no chyba nie tyle, żeby mnie załatwić, zresztą... Dobra, wchodzi Psychic, okej, okay, standard. Wow, mocne! Co on robi? Co on robi? Ej, masakra, on jest silny! Espatra, okej, okay. Dobra, tego Pokemona też się chyba powinienem bać. Ej, masakra, co tu się dzieje w ogóle? Ja nie mam pojęcia, naprawdę. Ej, dobra, zmieniam Pokemona, absolutnie, nie będę już ryzykować więcej życia jego. Myślę, że... A, no właśnie, że co? Że co? Że kto? Nie wiem. Może dajmy... Dajmy Umbreona, może to nie taki głupi pomysł, mam nadzieję, że to nie jest głupi pomysł. Espatra chyba bardziej bazuje typowo na specjalnych ciosach. Zresztą zaraz się przekonamy. Idealna zmiana, dziękuję, dobranoc, mamy to. Dobra, to teraz bym poprosił jakiegoś Dark Pulsa od razu, może nie będę czekał. Shadow Ball! Ej, to są ciosy, które no na niewiele się zdają przeciwko Umbreonowi, więc dla mnie to super sprawa. Dobra, wiecie co, ja robię tak. Biorąc pod uwagę, że Espatra prawdopodobnie nic mi nie zrobi, nie wiem, nie pamiętam, kto jest ostatnim Pokemonem. Użyję sobie i tak Reflecta. Dobra, znowu Shadow Ball. Bij śmiało, że tak powiem, bij śmiało. Jestem w stanie to na spokojnie przetrwać. Reflect niech sobie po prostu wejdzie, niech sobie będzie. I powinno być i tak dobrze. Teraz Espatra leży, no i mówię, no zobaczymy, kto jest ostatnim Pokémonem. Dark Pulse, come on. Shadow Ball, no standard, standard, standard standardów. Come on, come on, come on. Dobrze, bardzo dobrze. Okej. Okay. I ostatnim Pokémonem, moi drodzy, będzie... O, czego się uczysz? Aquataila! A czy to dobry pomysł? No, mój ma naturkę pod specjalny atak, chociaż jego lepiej byłoby zrobić pod chyba atak fizyczny. I wtedy rzeczywiście Aquataila, który ma 90 mocy, Water Pulse 60, nie, ja go będę robić pod fizyczny atak. Trzeba będzie mu zmienić naturkę. No szkoda, że tego nie zrobiłem wcześniej, zapomniałem o moim samurocie, no ale no nic. Tak bywa po prostu, tak czasami bywam. Adory Dragon, na kogo ty trafisz? Na kogo ty trafisz? O, dobra, ten Reflect to chyba na niewiele mi się zda, bowiem wchodzi Floris, która jest Pokemonem oczywiście wróżkowym. Ja wiem, że zmieni typ. Dobra, ja powiem tak, nie no. A może w ogóle użyję teraz stylizacji, zmienię sobie typ na normal i mało oberwę.
Bo wiecie, tu pewnie pójdzie Moonblast, tu się nie ma co oszukiwać. Pewnie tak. Ej, dobra, ryzyk fizyk, niech będzie. Ostatni Pokémon zawsze zmienia typ, więc tak, będzie psychiczny, ale te ciosy wróżkowe na pewno będzie miał. Ja myślę, że Moonblast blatuje śmiało. Zresztą zaraz się przekonamy. Zobaczę, czy przewidziałem dobrze twoje ruchy. Jest i Florgis, jest i ona. Okej. No i u mnie też. U mnie dziwna teraz stylizacja, bo zmieniam, tak wiecie, teraz Dark Pulse już nie taki mógłby być dobry. No wiadomo, o co chodzi. Ten typ normal na Umbreonie to taki średni, ale no może akurat będzie to skuteczne działanie. Zobaczymy. Zobaczę, czy dobrze przewidziałem. Tak, wchodzi Moonblast. Okej, genialnie przewidziany ruch. Nie robi mi wiele. Ja usypiam. Co też jest ważną informacją. W kolejnej rundzie będzie Floor spała, tylko żeby ten sen naprawdę dobrze zadziałał. To jest podstawa. No i myślę, że raz można śmiało walnąć z tego Dark Pulsa. To jest jedyne, co mogę zrobić mądrego. Kolejny Moonblast. Trzymamy się, trzymamy się. Chociaż ajajaj, no ten specjalny atak musiał spaść teraz. Akurat przed atakiem? Słabą. No dobra, muszę jakby pamiętać o tym, że jest coś takiego jak ten Moonblast, więc w sumie te cios, wiecie, Samurot to taki też średni wybór. Myślę, może Igor i Bugbass po prostu? To jest jakieś wyjście. No, to jest wyjście, dobra, zmieniamy. Obym tego nie żałował. Najważniejsze, że ten Pokémon śpi, ale tak mówię, nie pogardziłbym, żeby te dwie rundy, tak minimum dwie rundy spał. I będzie super, naprawdę będzie super. Dobra, teraz wierzę, no Reflect przestał działać, ale to jest nieważne. Proszę Bugbassa. Dobra, śpi dalej, ale jak widać Florgis jest szybsza, więc trzeba o tym też pamiętać. No i jak mocne? Bardzo mocne, ale potrzebuję jeszcze jednego ataku, proszę cię, nie budź się. Obudziła się. Wchodzi Moonblast, który jest strasznie słaby. Igor ma dobrą specjalną obronę, nie ma co do tego wątpliwości. Świetnie, moi drodzy. Siódma i jeszcze raz to powiem. Siódma liderka załatwiona. O, uczysz się Bugbassa, ale ty to jesteś pod teraz atak fizyczny, zobacz jaka różnica, jak mu zmieniłem jeszcze w ogóle naturkę. Nie zmieniamy. Dobrze poszło, co tu dużo mówić, naprawdę dobrze poszło. Chyba nie jest zła, że przegrała. Pieniążków trochę wleciało. Dobrze, może być. Jak dla mnie to może być. No, przegrałaś. Zaprawdę przegrałaś. A więc kurczę, już wkrótce skończymy, słuchajcie, wyzwanie. Wyzwanie sal, no dzieje się. Oj, dzieje się. Tak, jak widać ta joga to mi chyba nie wychodzi za bardzo. Natomiast fajnie. Mamy to. I w ogóle, właśnie, o, tutaj jeszcze dwa medyczamy. Dwa medyczamy? Co to robią? Aż dwa medyczamy. I dostaję Psychika, bardzo dobry TM, jak najbardziej, przyda się, oj, przyda się. Te medyczamy to chyba jako tacy jej, wiecie, bodyguardzi, tak myślę. A, jeszcze fajną rzeczą jest to właśnie, że tak jak, co tu dużo mówić. Myślałem, że już w tej okolicy łapałem, ale wychodzi, że nie łapałem. Pisaliście, że handlem, którego łapałem, był łapany w jaskini. No i rzeczywiście sprawdziłem to. I on ma lokację, jako że był łapany w jaskini. To znaczy, że w tej okolicy będę mógł złapać jeszcze jednego Pokemona. O, jest Irika i jest jeszcze mała, nieznana dziewczynka, która, taka ciekawostka, jest najmłodszą członkinią elitarnej czwórki w historii. Nie wiem, ile to dziecko ma lat, z 5, 6, już nie pamiętam, jakie tam były informacje podawane na jej temat. Natomiast tak, mimo tak młodego wieku jest jest właśnie członkinią E4. W sumie to spotkaliśmy już trójkę postaci z elitarnej czwórki. Nie, w sumie nie. W sumie spotkaliśmy wszystkich już. Ale to zobaczycie, jak już pójdziemy na elitarną czwórkę w końcu. Dlaczego już wszystkich? Kto tam należy do tej elitarnej grupy? No właśnie. No ale dobra, teraz nie chce mi się już nigdzie latać, wiecie, po jakichś mało ważnych miejscach, więc pójdziemy sobie coś złapać, wymienić tego Pokemona na jajo. No i zobaczymy, co to się tam przytrafi się.
No dobra, to tak złapię po prostu, wiecie, Pokemona na dziko. Gdzieś tutaj, czemu by nie. Halo, 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 czy tu są w ogóle jakieś Pokemony? No są, chociażby Drifluny i tym podobne. No dobra, próbujemy. Krótko mówiąc, próbujemy. To co prawda jest Pokemon latający, więc może sprawić problem. A może ja po prostu rzucę Quick Balla i będzie... Ej, kończą mi się Quick Balle. Trzeba to nadrobić. Come on, dawaj Drifloon. Wierzę, że się udam. Haha, udało się. Może być. Może być, może być. No i teraz pytanie. Jakim Pokemonem się staniem? zobaczymy, zobaczymy. Na kogo trafimy. Teraz... Ej, ty, no. Co mnie tutaj skaczesz? I wlatujesz we mnie? Drifblim, uciekaj mnie stąd. No, możemy uciec i bardzo dobrze. Odejdźmy sobie. O nie, jeszcze ten ptaszor tutaj wielki. Dobra, 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 dobra. Liski, wymienimy cię na chwilę na niego. Ty to w ogóle... A dlaczego do nieba? Jejku, te boksy mi tutaj w ogóle się poplątały. Najgorzej. Zaraz gdzie? O, tutaj. Dobra, chodź tutaj Kamil na chwilę. Potrzebuję, wiecie, Pokemona, który sprawi, że szybciej wyklują mi się jajka. Jak on ma Flame Body, to też działa, więc jest ok. A ja sobie wezmę, nie wiem, na przykład o, jajko obok Growlithe niech będzie wymienione. Tak więc słuchajcie, jeszcze dzisiaj po prostu sobie trochę pobiegam. Nie chciałem z tą walczyć. I jak się wykluje, to widzimy się za chwilę. Okej, mamy jajko. Dobrze, niech to będzie jajko, które, nie wiem, przyda mi się na kolejną salę, albo nie wiem, na kolejnych gości z Teamu Star. Dobra, co to będzie, co to będzie? No ja powiem tak, kolejna sala... Dlaczego nie mogłem go nazwać? Nie wiem, słuchajcie, kolejna sala lodowa wyszło perfekcyjnie. Jeszcze pod specjalny atak, Solar Power. Ej, Solar Power? Przecież to jest hidenka. No, ewidentnie. Jaki on ma moveset? Na razie to ma słaby moveset. Ale okej, okay, no ja się cieszę, słuchajcie, no co tu dużo mówić. Niezły fart. Masakra, super. Nie no, Charizard? Nice. Nice, 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 nice. No dobra, natomiast słuchajcie, ja już sobie oczywiście zaraz się dowiem. Kto tutaj mi się trafi? Zaraz, Jezu, gdzie ja mam ten program? Ostatnio mi się wszystkie ikonki pozmieniały na telefonie i teraz weź, bądź tu mądry i szukaj. Dobrze, słuchajcie, mieszamy, mieszamy, losujemy. Chucky! Chucky, gratulacje! No powiem tak, no... Ja bałem się, że Chucky się nie trafi. Co prawda nie jest Umbreonem, a bardzo chciał być Umbreonem, ale no, człowiek, który tak bardzo pomógł w tym, żeby ta seria w ogóle powstała, jakby nie miał Pokemona, to aż byłoby słabo. A tu trafił się i to Charmander. Gratulacje. Chociaż tak jak mówię, wiem, żebyś się bardziej cieszył pewnie z Umbreona. I to jeszcze będącego Shiny. Ale no nic, zdarza się. Tak w ogóle patrzę na chwilę na tego Charmeliona, ale nie, on nie, jest Shiny. Nie, bo tam wiecie, Charmander różni się tak w sumie troszeczkę od Shiny, od zwykłego, ale nie, nie, nie. To gdyby był Shiny, to by się gdzieś tam wyświetlało. Nie no, on po prostu jest... Nie, one takie są chyba po prostu. Nie, nie wiem czego wymagam, ale nie, nie, no Shiny to on nie jest. Nie. Ale tak patrzę przez chwilę, bo wiecie, one naprawdę są... Nie, bo Charmandery tak, Charmandery są podobne, tam Charizard się mocno różni. No, w każdym razie cieszę się, słuchajcie, że się udało. Natomiast w kolejnym materiale ruszamy na kolejną salę i tam już myślę, że będziemy mieć Charizarda. Tak więc pamiętajcie, żeby strzelić lajka, pamiętajcie o subskrypcji, a my widzimy się wkrótce. Tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!